Drużyna gości zagra w dzisiejszym meczu w następującym składzie. Z numerem 97 bramkarz Marcel Zapytowski. Z numerem 3 Radosław Seweryś. Z numerem 4 kapitan drużyny gości Michał Dziubek. Z numerem 5 Bartosz Prętnik. Numer 6 Marcin Szpakowski. Numer 8 Piotr Lisowski. Z numerem 9 Artur Piruk. Numer 11 Dawid Sławosz. Numer 13 Karol Świtowski. Numer 17 Jakub Cukrowski. Numer 19 Adrian Bielka. Na ławce rezerwowych. Numer 88 Mikołaj Drej. Numer 7 Michał Zawadzki. Numer 10 Ernest Jobkiewicz. Numer 14 Dawid Więckowski. Numer 15 Ernest Rozmysłowski. Numer 16 Radosław Turek. Numer 18 Łukasz Bujak. Ciekawostką jest to, że zawodnik w pierwszym składzie z numerem 3 Radosław Seweryś jest najmłodszym zawodnikiem, który będzie biegał po dzisiejszym boisku. Jest to 17-letni zawodnik urodzony w roku 2004. Drużyna gospodarzy. Z numerem 12 Mateusz Zając, bramkarz. Numer 2 Kacper Dreli. 6 Damian Skała. 8 Dominik Pikiel. 10 Bartłomiej Purcha. 11 Paweł Oziębło. Kapitan drużyny gospodarzy z numerem 14 Patryk Kapuściński. Numer 15 Jarosław Lis. Numer 16 Oskar Majda. 19 Łukasz Mazurek. 21 Paweł Has. Na ławce rezerwowych z numerem 1 Dominik Jakiel. Numer 4 Jakub Więcek. Numer 9 Damian Jędryjas. Numer 13 Mateusz Kalin. 17 Bartosz Grasza. 24 Dominik Ochał. Numer 5 Krzysztof Kasperkowicz. Drużynę gospodarzy w tej rundzie do drużyny dołączyli Eryk Kunicki, Dominik Ochał, Jakub Więcek, Adrian Wójcik oraz Paweł Oziębło. Ubyli Dawid Burka, odszedł do drużyny Wisły 2 Płock. Michał Kitliński do Hutnika Kraków. Gracjan Kloc, Głogowia Głogów Małopolski oraz Sebastian Kowalczyk. Dzisiejsze spotkanie poprowadzą arbitrzy sędzia główny Mateusz Czerwień, sędzia asystent Łukasz Kowaniec, sędzia asystent Bartosz Pałetko. W ostatniej kolejce poprzedzającej dzisiejsze spotkanie w dniu 13 marca Korona 2 Kielce przegrała u siebie z drużyną Wisły Puławy liderem 0-4, a drużyna gospodarzy Sokół Sieniawa w pojedynku wyjazdowym pokonała Jutrzenkę Giebutów po 2 bramkach Łukasza Mazurka wynikiem 0-2. Już za chwilę pierwszy gwizdek. Zawodnikom życzymy dużo zdrowia i powodzenia. Mega, 17.
Thank you.
Thank you.
Now, take me! Hey, hey, hey!
Yeah.
Pierwszą bramkę w dzisiejszym meczu zdobył zawodnik z numerem 10, Bartłomiej Purcha. Dobrze, ale nie ma to. Za ośle, za ośle.
Został ukarany zawodnik z numerem 11, Dawid Słabosz. Siła! Siła! Jestem! Roboczy!
Yeah!
Nie, nie, nie,
tam chłopcy, oni mają tu skarby, to oni... Podnosi poziom, bardzo. Prawie tak jak ty, jak przerażka. Historia to pisała, że to będą a że przestrzega wszystkich, co strzelają karty. To był jeden przypadek taki, że po skarpanie ze skarnego na Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1-0. Po bramce z rzutu karnego zawodnik z numerem 10, Bartłomiej Purcha, zdobywa bramkę dla drużyny gospodarzy Teksom Sokół Sieniawa. Bartek,